Nie w takiej sytuacji bym powiedział, proszę was, szanowni państwo, nie pijcie i nie jedźcie podczas koncertu, ale prawda jest taka, że tu jest tak smacznie, naprawdę, i nie będę słodził, ale rzadko się zdarza, że trzy rzeczy, które nie powinny się łączyć, czyli dobre, oryginalne piwo, i to nie jest reklama, znaczy, właśnie, stałem za to ekstra, nie, dostajemy za to. Tomek, dostajemy za to ekstra? Tak? Dobrze, super. To było to. Rzadko jest tak, że jest dobre piwo, że jest pizza dobra. Teraz pytanie, czy kelnerki wszędzie są takie ładne? Czy ja po prostu jestem w takim nastroju? Szanowni państwo, niektórzy z was nie mają żadnego pojęcia, co my robimy. I to jest okej. Niektórzy z was może kiedyś usłyszeli coś. Ale ja mam szczęście, że mogę żyć ze swojej muzyki, z swoimi przyjaciółmi. I proszę zrozumieć ironię, jak w 2008 roku my jako zespół Czesław Śpiewa mieliśmy najlepiej sprzedaną płytę. Przepraszam, nie o to chodzi, nie, proszę kimś brawo, bo to wcale nie jest śmieszne. Mieliśmy najlepiej sprzedaną płytę w Polsce, Fryderyki, konfetti spadało na głowę, jak Jerzy Połomski wręczał mi top trend. Ale jak byłem zakopany i chodziłem tutaj zakopany w 2008 roku, to mnie nikt nie rozpoznawał. A ja marzyłem o Góralce, a one mnie rozpoznawały. Trzeba było czekać 2 lata, żeby dostać się do prime time telewizji. I teraz już nie sypiam z kobietami, które moją muzykę kochają. Tylko sypiam z kobietami, które się pytają, co ja w ogóle robię tak na co dzień. Bawić się. Przyjeżdżamy tutaj ostatnie 12 lat. Po pierwszy raz graliśmy, mieliśmy przyjemność zagrać w Teatrze Witkacego. Tak, ten, co tam palował, tak. Tak, ja wiem, ja znam, ja wiem, no. Wielka była to strata, bo poniosłem dla brata, miał być na urodziny ode mnie i we'll be right back.
bijąc mocno w tym kółkę bez przeszkód i królewna nie szaba w tytonie z królewiczem po kości już. Opowiem wam, kto ze mną tak ostatnio spędza najmilszy czas. I to jest krucha blondynka, zawsze na tak. Właśnie dlatego dziś mniej brak. Szefy mówią, zabiono mi ciebie. Nie wiem, brakuje, stracę mnie. Samotny wśród takich samych jak ja. Bardzo zależało, żeby zespół no, pojechał. Jezus, jak się tak no na tą górę, nie? I dziękuję. No. I przysięgam, tam była taka mgła dzisiaj. A Jakub z Pulsem postanowili zejść tam. Ja. No, dla mnie to. Nie wiem, no. Powiem szczerze, że się bardzo denerwowałem, bo ja czytam, bo tak, to było straszne, jak Duńczycy tam, nie wiem, że spadli albo zabłądzili, ale co za wiocha, nie? I chciałem się tylko podzielić jedną rzeczą, to jest, może, to nie to, że ja krytykuję coś, ale dzisiaj rano kupiłem bilet z Warszawy Wschodniej do Zakopanego. Przez internet. I dla mnie nikt nie informował, że trzeba wyjść w Krakowie. I szanowni państwo, ja jeszcze to ogarnę, ale 50 emerytów, turystów z Niemiec, którzy latają i szukają autobusu w Krakowie, przysięgam, to był piękny widok. Thank you.
Wszystko już oddaczy, będziesz szczęśliwa i pora.